Dzień dobry, moje nazwisko Aleksandra Dobrowolska, jestem artystą plastykiem. Dawno temu, w 1992 roku, ukończyłam Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, właśnie Wydział Ceramiki i Szkła. I chciałabym tak pokrótce przybliżyć, co to jest właściwie ceramika. Ceramika otacza nas wszystkich, nawet sobie czasami z tego nie zdajemy sprawy, ale ona jest, żyje wśród nas właściwie cały czas, w każdym miejscu. A ceramika może być ceramiką budowlaną, ceramiką laboratoryjną, ceramiką artystyczną, użytkową. Żeby powstała ceramika, potrzebna jest oczywiście glina plastyczna i ta glina musi być wypalona. Wypał, czyli spiek inaczej, jest w wysokiej temperaturze, no tak w przybliżeniu 900-800 stopni, to już następuje spiek gliny i wtedy już nazywamy, że dany wyrób jest ceramiką. Mam tutaj przykład ceramiki użytkowej, czyli jest to kubeczek, forma rzeźby artysty Bogusława Dobrowolskiego, również ceramika artystyczna. Chciałam dzisiaj zaprezentować, co zostało wykonane przez młodzież, przez dzieci na warsztatach. Były to tak zwane dzwonki. Dzwonek, który pięknie dzwoni, jeden z dzwonków właśnie wykonanych przez młodzież. I jak powstał taki dzwonek? Zaraz zaprezentuję kolejne etapy, tak żeby można było prześledzić, jak od tej grudki gliny aż po takie dzieło zostało to stworzone. Mamy tutaj glinę. Glina jest plastyczna. Najpierw wałkujemy sobie plasterek. Jednocześnie przygotowałam sobie z kartonika szablon. I ten szablon posłuży nam do tego, żebyśmy potem z tego plastra mogli zwinąć go, jak już będzie z gliny wycięty i powstanie nam kształt dzwonka. Najlepiej wykonywać to na jakimś płótnie, na tkaninie, ponieważ nie przyklei nam się glina. I mam już gotowy plaster do dalszego modelowania. Przykładam sobie teraz szablon. I według tego szablonu wycinam sobie nożykiem kształt mojego dzwonka. Zadanie było takie, że te dzwonki miały być związane z naturą, z otaczającym w Orońsku miejscem, którym jest park, jest dużo drzew i jakby on miał być wpisany w naturę tego obiektu, który tutaj się znajduje. No i przygotowałam sobie właśnie takie listki, które będę chciała odcisnąć. Położę sobie dwa liście, które będą tym ozdobnikiem. Do tego mogę zrobić sobie jeszcze jakąś dekorację, już taką wypukłą, nie wklęsłą. Co teraz dalej robię? No teraz muszę z tego zbudować bryłę. Układam sobie formę dzwonka. Ale jeszcze jest potrzebne serce. Po wypaleniu już całkowitym zawieszę, to zawieszę sobie na tym
koraliku, przeciągnę sznureczek, ten sznureczek przeciągnę przez tą dziurkę i będzie sobie wisiała. I ostatnia jeszcze rzecz, łóżko. Łóżko jest potrzebne, żeby można było zawiesić w różnych miejscach, w jakich tylko bym chciała. Ten dzwonek z tym koralikiem odkładam do suszenia. No i tak podejrzewam, że kilka dni upłynie, zanim to wszystko, co tutaj zrobiłam, wyschnie. Jak wyschnie, będzie suche, to wtedy będzie można włożyć do pieca, wypalić na temperaturę 900 stopni i tak jak powiedziałam, wtedy będę miała już ceramikę, czyli wypaloną, spieczoną glinę, która nie da się z powrotem namoczyć. Wody już nie będzie piła na tyle, żeby z powrotem być plastyczna i jeśli będzie wypalone na tą temperaturę, to potem sobie będę mogła znowu na tym malować szkliwami i jeszcze raz włożyć do pieca na 1200 i stworzyć również swój dzwonek. Dziękuję.